Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie odblokować Janet, czyli postać z karnetu. Zostało 23 dni do końca, a ja w tym momencie mam poziom 29 i wbijemy sobie 30 na odcinku i odblokujemy Janet. Zobaczymy, jak się nią gra. Moi drodzy, również jutro albo jakby pojutrze, bo w nocy można powiedzieć, wyjeżdżam i nie będzie mnie, więc nie wiem, moi drodzy, czy będą filmy, czy nie będzie przez około tydzień, może coś nagram, może nie, zobaczymy, ale wbijajcie na mojego Instagrama, żeby się dowiedzieć gdzie, bo lecę za granicę, możecie sobie obczajać różne fajne instastory, może jakieś zdjęcia wlecą, więc zapraszam na mojego Instagrama. No a tymczasem lecimy sobie wbić jakąś misję, bo mamy do dobicia 150 punktów, więc może zagramy sobie duo, bo jest jakaś fajna misja na 200 punktów, to myślę, że będzie spoko, żeby po prostu to dobić. Było tam zbierz kostki. Nie, no zbiory klejnotów ja dałem, nie wierzę w to, dobra. No to XD, to może jakiś szybki win na zbiory klejnotów, coś ten tego. Może się akurat uda, nie wiem, zobaczymy, ale no masakra z tym była. Dobra, spróbujemy sobie i tak na szybko zagrać, bo to nie będzie jakieś mega długie pewnie. Dobra, jestem ślepy na tablecie po prostu, nie umiem grać, wolę na telefonie. Dobra, chodź tutaj kolego. O, Fango porobił, dobra, bardzo ładnie. Tutaj, na ślepo go trafiłem, pokczampik widzowie, dobra. Mamy 5 gemów w sumie, lecimy sobie na Janet i na Groma. Dobra, ładnie zniszczony Grom, ładnie zniszczona Janet, pięknie, mamy 5 gemów nadal. Tutaj Max zebrał sobie jednego gema, ale myślę, że i tak sobie damy radę z nim. Grom znowu tutaj dostał, okej, okay, Janet leci, więc trzeba na nią uważać, bo Janet jest OP akurat jak lata. Dobra, chce nam tutaj ukraść gemy, ale ja zebrałem, dobra, prawie bym padł, ale na szczęście się udało. Funk tam porobił, pięknie, mamy w sumie ile? 8 gemów, 9 gemów, okej, okay, jeszcze jeden, szybko resp się. Tylko Funk tam nie zginie, chłop ma aż 5 gemów, jak zginie to będzie lipa, dobra, mamy 10 odliczanie. No i dawaj Funk, dasz radę, dobra, na spokojnie sobie dał radę póki co. Tutaj mi... Ej, jak mnie trafiła za 1400, co jest? Ta Janet jest OP. Funk, gdzie ty chodzisz? Cofaj tu do tyłu. Jaki odklejus w ogóle, cofaj tu ziomek. Dobra, 3 sekundy, 3, 2, 1, okej, okay, mamy to. Pierwszy win, moi drodzy, na gemgrabie miałem zagrać duo. Nie zauważyłem, że jest gemgrab wybrany. Ale i tak dostaliśmy tutaj, okej, okay, jakieś punkciki. Wygrana, ranga w górę, po 2 żetonów. O, i tak dostaliśmy 60, czyli jeszcze musimy wbić ile? 90 punktów? Coś koło 90 punktów, tak mi się wydaje, uwaga. No, niecałe nawet, 85, dobra. To lecimy szybkie duo, 85 punktów do wbicia, to w sumie nawet jak chyba będę pierwszy, plus będzie po 2 żetonów, to wtedy i tak czy siak dostanę, więc nie będzie to jakieś mega trudne. Gramy też bony, czyli postać, którą odblokowałem w ostatnim odcinku, bo ona wyszła sobie w poniedziałek i był wielki opening, jak ktoś nie widział odcinka, to polecam sobie wbić. Też nie wiem, czy będę wrzucał shorty, bo powrzucałem przez jakiś czas shorty. Shorty są o tyle spoko, że mogę sobie nagrać, nie wiem, 5 w jeden dzień i potem wrzucać to przez tydzień czasu. Ale wiem, że shorty wam się nie podobają i się nie dziwię, no bo po prostu są takie odcinki, że no nie ma tam nic interesującego. Po prostu, nie wiem, tam z Benem jakieś pytanie mu zadaję, czy coś, to tam z jeden odcinek może na 10 jest śmieszne, a reszta jest taka o. Więc wiadomo, że to nie robi jakichś wyświetleń ani nic, więc możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie dalej, żebym wrzucał shorty, czy nie. Na razie myślę, że sobie zastopuję z tym, a zwykłe odcinki będą co jakieś 3 dni, co jakieś 4 dni, no tak z 2 na tydzień bym chciał na pewno, może czasami 3. Zobaczymy, zależy, czy coś będzie do nagrania, bo jak na przykład no teraz Bony wyszła, no to wiadomo, że nagrałem odcinek, dropie Bony. Jak wyjdzie jakaś inna postać, czy jakiś update, czy coś, to wiadomo, że odcinków będzie więcej, ale na razie no to... To myślę, że tak z 2 wystarczą albo 3. No i ewentualnie z Fall Guys, jak wyjdzie globalnie, bo Fall Guys wychodzi już 21. A mamy, moi drodzy, dzisiaj 11, czyli za 10 dni. Za 10 dni każdy z was będzie mógł zagrać w Fall Guysa, bo będzie za darmo na Epic Gamesie, więc będziecie mogli sobie go pobrać. Ja wtedy chyba jeszcze będę na wyjeździe, nie mówię wam gdzie, wbijcie sobie na Instagrama, jeżeli jesteście ciekawi. Wyjeżdżam jutro, ale w nocy jakby, więc w poniedziałek rano. W poniedziałek rano będziecie wiedzieli, gdzie wyjechałem na wakacje. Więc jak coś, to zapraszam na mojego Instagrama. Jakieś odcinki powinny wlatywać, ale nie jestem pewien, bo nie wiem, czy będę miał co nagrać. Na razie nic nie nagrałem, więc nie wiem jeszcze nic, ale zobaczymy. Może coś wam nagram, na pewno będę wrzucał Instastory, więc wbijajcie sobie tam. A jak wrócę, to na pewno będzie jakiś live'ik z Fall Guysa, skoro wyjdzie za darmo, jak już wrócę, więc myślę, że spoko opcja.
Dobra, bo tutaj jest dosyć ciasno się robi. Okej. Okay. Tutaj koleżankę trzeba pobijać trochę, bo ona też mocno bije. Dobra, ona ma aż 10 par kubów. Wow! Tam jest jeszcze mech, która ma też... Aha. Okej, okay, dobra, nic nie mówię, nie? 6500. Tako, gong na łeb, imię nie ma. Pogchamp. Dobra, dostaliśmy punkty. Ile tutaj dostanę? 20 po 2, 40 brakło. Dobra, nieważne, lecimy jeszcze raz. Wystarczy, moi drodzy, że zbiorę jednego par cuba. Jednego par cuba zbiorę i misja zaliczona, więc nawet nie musimy się starać i wygrać ten mecz, tylko po prostu zebrać jednego par cuba. Myślę, że damy radę. Uwaga. Moi drodzy, mamy to. Let's go. Misja zaliczona. Zebraliśmy jednego par cuba. Misja zaliczona. No i jak skończymy ten meczek, to oczywiście będziemy mieli już Janet i sobie również zagramy Janet i przetestujemy Janet. Zobaczymy, jak się nią gra. Możecie też wbijać, moi drodzy, na mój sklep crpshop.pl. Jeżeli ktoś z was jeszcze tam nie był, to gorąco zapraszam. Fajne podkoszulki. Sam mam chyba z 4 podkoszulki i chyba 3 bluzy, więc zapraszam. Choć no bluzy teraz się nie kupuje, bo wiadomo, że jest praktycznie po 22 stopnie, więc się chodzi w podkoszulkach. Dlatego jak chcecie jakiś fajny podkoszulek, to zapraszam na mój sklepik, bo spoko wzory są. Dobra, tego typa trzeba będzie pomijać trochę i potem go przypuszować, bo on jest samemu na ten moment. Póki mu porobiliśmy ziomka. Okej, dobra, ładnie. Ładnie. Ładnie, patrzcie to, cyk, wlatuje, mamy to, proszę państwa, top 2, ale tutaj ładnie wyleciałem, szczerze mówiąc, tym ulcikiem. No i okej, okay, zobaczymy, na kogo my tu mamy. Dynamike oraz bony. Dynamike pada, bony pada, mamy to zwycięstwo, moi drodzy, w kolejnym meczu i przy okazji misja zaliczona, prawie 200 pucharków na bony i zobaczcie to, mamy 30 poziom wbity w tym momencie, pięknie, chociaż wy tego nie widzicie, ale już teraz widzicie, mamy Janet, uwaga, klikam i moi drodzy, jest Janet na moim koncie, ostatnia postać, której mi brakowało, teraz mam wszystkie postacie w gierce, no i sobie odbierzmy jeszcze do niej punkty, bo tu były jakieś punkty z tego co widziałem, 125 punktów na start zawsze coś, więc sobie to dodajemy od razu do naszej Janet i zaraz sobie nią zagramy giereczkę. Ale jeszcze przed tym otwórzmy sobie tutaj pinpaka, bo był pinpak, więc otwórzmy pinpaka. Uwaga, co wyleci w pinpaku? Ładuje, 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 może coś fajnego wyleci. Ty, co jest? Ale ładuje pinpaka. Bull Max. Uuu, spike fioletowy. Ej, fioletowa emotka jest rzadka. No powiem wam, że grubo, grubo. Dobra, ulepszmy sobie Janet w takim razie. Ale pokażcie mi tą. Wybierzmy sobie ją oczywiście i sprawdźmy na szybko spajka. Spajki, spajki, gdzie jest spajki? Spajki jest tutaj, dobra, spajki jest tutaj i emotki są tu teraz. Patrzcie, fioletowa emotka do spajka, ona jest fest ciężka do zdobycia. Więc pokczampik. Mogę sobie dać to na przykład i mogę dać to. Dobra, ale OP widzowie, pięknie, dobra, lecimy Janet. Wow, jak ona lata w ogóle po całym ekranie, co jest grane, czwarta. Moc na niej, od razu na początku lecimy. Nie chciałem duo, chciałem solo, ale dobra, niech już będzie to duo, nieważne. Grajmy duo przez cały dzisiejszy odcinek, może tak być. No i okej. Okay. Aha, bo ona ma ten wydłużający się atak, zapomniałem o tym, moi drodzy. Bo ja nią grałem w wersji deweloperskiej jakiś miesiąc temu, coś takiego jak wychodził Brawl Talk. Więc ja już ją sobie testowałem, ale zapomniałem, że ona ma właśnie tak, że się zmniejsza to. Okej, okay, o ty śmieciu. O ty śmieciu, dobra, giniesz, bardzo ładnie, pięknie. No powiem wam, że damage ma naprawdę spoko, jak na czwarty poziom, ona zadaje 1750, to jest sporo. 1725 dokładnie, okej, okay, Dynamite tutaj pada. Tego kolegę sobie bijemy, nie, no to jest OP. Co jest grane w ogóle, jak jej ich robię. Jeszcze ulta nawet nie zdążyłem przetestować, dajcie mi ulta przetestować. Bo jak kogo dotnę, to go robię od razu, bo oni nie mają praktycznie życia. Gdzie tu jest jakiś ziomek? Tu nie ma nikogo. Tutaj u góry też pewnie raczej nie kampi, może gdzieś na dole się ukrył. Nie wiemy niestety, tutaj kolega jakiś, coś tamtego. Nie, o tu jest, dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, brok. Ale ja go na hita chyba mam, a dobra, respi mu się kolega, bardzo fajnie. Dobra, lecimy, patrzcie, dobijamy ich latając, patrzcie co się dzieje. Dawaj go, dobiłem go latając, co jest grane. Ej, patrzcie, jakiś buk odkryłem. Widzieliście to? Byłem zestunowany w powietrzu. Ale dymy, nie no, Janet jest widzowie też bardzo fajną postacią, więc pamiętajcie, jak tylko wrócę z wakacji,
No to będzie live'ik, z Fall Guysa, będzie live'ik z Brawl Stars, więc moi drodzy, subskrybujcie kanał. Wiem, że jestem teraz mało aktywny, no ale jak wiecie, Brawl Stars mi się znudził, nagrywam tylko jak jest jakiś większy update albo, nie wiem, odblokowuję postać tak jak teraz, więc wiem, że z tych generalnie filmów mniej, ale spokojnie nadrobimy to. Będą live'y na pewno jak Fall Guys wyjdzie, bo będę chciał sobie pograć z wami w Fall Guysa, jako że wyjdzie za darmo. Strzelajcie łapki w górę, żeby był zasięg na kanale, subskrybujcie kanał i widzimy się za jakiś tydzień, może jakiś film będzie jeszcze w tym tygodniu, zobaczymy, ale obserwujcie mnie na Instagramie, tam będę na bieżąco wszystko dodawał. Trzymajcie się, cześć!